Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dawno mnie nie było. Słuchajcie, dzisiaj będzie review, taka recenzja zapachu, który mówiłam Wam, że prawdopodobnie kupię i nie mogę się oprzeć, mimo że nie do końca jestem przekonana, czy jest to właśnie mój zapach. No ale zostańcie ze mną, będę dzisiaj właśnie go omawiać, także mam nadzieję, że będziecie towarzyszyć mi podczas mojej gorącej recenzji. Powiedziałam w zapowiedzi, dzisiejsza recenzja, dzisiejszy odcinek będzie poświęcony temu zapachowi. Pewnie nie jesteście zdziwione, osoby, które oglądają mnie na bieżąco. Były wielkie dywagacje i w zasadzie nie byłam przekonana, czy chcę ten zapach, czy nie. No i przymierzałam się, a później zrezygnowałam, później znowu czekałam na jakąś ofertę. A w związku z tym, że teraz są już oferty takie Black Friday, trochę żałuję, że kupiłam 30, bo zapomniałam o tym, że każda butelka ma troszkę inny kolor i przede wszystkim jest bardziej ozdobna albo mniej ozdobna. No i w zasadzie ja kupiłam najgorszą wersję, bo 30, słuchajcie, 30 nie jest właśnie taka cekinowata, jak widać to tutaj na stronie. Oczywiście to nie są takie prawdziwe cekiny, no ale mimo wszystko wygląda to bardzo ładnie i efektownie i tak właśnie sobie myślałam, żeby no po prostu mieć właśnie tą wersję, no ale wzięłam 30, bo tak jak mówię, nie byłam do końca przekonana, czy to jest mój zapach, czy powinnam w zasadzie mieć, czy nie. No i tak to wyszło, że w końcu mam 30, którą zaraz Wam zaprezentuję. Tak jak w wielu filmach, słuchajcie, ja Wam opowiadam, to są pierwsze takie wegańskie perfumy Paco Rabanne, które stworzył w zasadzie dla, tutaj taki ukłon w stronę kobiecości, czyli taki typowy feminist, taki trybut, który się jakby... ukojenie, może nie ukojenie, złe słowo, ale chodzi mi właśnie o taką gloryfikację feminizmu i kobiety, taką adorację totalną. Ten zapach jest wegański, tak jak Wam wspomniałam, więc coś takiego bardzo trendy na czasie. No i główna kompozycja jest tutaj jaśminowa, taka bardzo eteryczna, bym powiedziała, taka earthy, czyli taka powietrzna, a dodatkowo jest duża doza takiego lekko słodkiego mango. Bardzo mi się podoba butelka, słuchajcie, nie wiem, ktoś powie pewnie, że jest fikuśna, ktoś inny powie, że może jest tandetna, taka właśnie nic nie warta. Tak jak mówię, żałuję, że nie mam tej 50, ale zobaczcie, ona jest fajnie misternie wykonana. To jest takie szkło, które jest takie uwypuklone właśnie w te takie łuski rybie. No i tu ma takie rączki, no i oczywiście piękne okulary Paco Rabanne, albo bardziej bym powiedziała Prady. No i jest ta buteleczka z takim złotym właśnie koreczkiem. Otwieramy, no i mamy zapach. Słuchajcie, ja go już testowałam. Za każdym razem, jak go testuję, mam inne jakby doznania. Raz go lubię, raz go nie lubię. Tak jak mówię, tak naprawdę 100% nie jestem przekonana do tego zapachu. Uważam, że jest wtórny, nic nowego. Nie jest to jakiś zapach taki, który urzeka od razu. Jeśli urzeka, to wydaje mi się tą butelką, bo przyciąga ona jakby tutaj ludzi do kupienia, albo żeby no, mieć nawet tą butelkę. Zapach jest typowo jaśminowy. Dla mnie to ten jaśmin jest, on jest trochę mydlany. Przypomina mi inne takie rozmydlone zapachy, które już były. W tej chwili nie umiem sobie przypomnieć, ale powiem Wam, i Prada jest na jedno kopyto i tak samo ten Paco Rabanne. Ale później, słuchajcie, jak on się gdzieś ulatnia, dochodzi ta właśnie to mango, to brzoskwinowe, takie fajne, taki woal, i coraz bardziej jakby przypomina mi taki zapach, który ja lubię, czyli taki właśnie zbalansowany, owocowo-kwiatowy. Jest on dość trwały, gdzieś jest ta taka pudrowa, a może mydlana nuta.
ale widzę, że coraz dłużej, coraz więcej w zasadzie osób interesuje się tym zapachem. Nie wiem, czy to jest związane w związku z tym nazwą, fame, tą sławą, właśnie przyciąganiem tutaj jakby do takich mniej tradycyjnych butelek, bo trzeba przecież z czymś szokować, czy jednak ten zapach później gdzieś się utlenia. Powiem Wam, że ten zapach teraz mam takie olśnienie, przypomina mi trochę Thierry Mugler'a, albo gdzieś nawet Humanity, nie wiem czemu mi to przypomina. Nigdy nie lubiłam Humanity, ale na niektórych osobach bardzo pięknie pachnie. Pokrótce właśnie opisuję Wam tu ten zapach. Ja wiem, że wiele z Was pewnie go wąchało, chodzi koło niego, przymierzy się do zakupu czy nie. Nie powiem Wam na 100%, czy on jest warty zakupu, bo moim zdaniem tak i nie. Kto od początku oglądał właśnie ten odcinek, wie, o co mi chodzi, ale podsumowując, chodzi o to, że butelka bardzo przyciąga, mi się bardzo podoba, pewnie bym chciała nawet mieć w tą wersję 50. I w związku z tym, że jest tytuł ukłon w stronę wegańskich, czyli takich bardziej naturalnych zapachów, kraftowanych odpowiednio, to na pewno to jest warte rozważenia posiadania tego zapachu, ale czy on jest taki idylliczny, czy jest taki właśnie mocno jakby unikatowy? Nie, nie jest. Jest taki wzorowany właśnie trendami, które teraz są takimi trochę na jedno kopyto. Jeśli ktoś kieruje się tylko tutaj zmysłem zapachu i czymś takim bardzo nowatorskim, to wydaje mi się, że to nowatorskie nie jest. W sensie takim, że no, ten zapach jest wtórny, możecie nabyć taki zapach z różnych marek, nie tylko z Paco Rabanne. Porównując na przykład do Lady Million, który bardzo mi się podoba, bardzo go lubię, jest teraz w promocji, zastanawiam się, czy go nie powtórzyć, ale mam jeszcze tą wersję Privé, to jest to zapach taki sobie, ale mówię, ze względu na butelkę, ze względu na tą wegańską jakąś odsłonę, myślę, że jest warto rozważenia. No i powiem Wam tak, jak ktoś ogląda moje odcinki, jest właśnie tu usytuowany bardzo wysoko w rankingach, jeśli chodzi o sprzedaż właśnie taką okolicznościową, czyli teraz właśnie na taki gorący Christmas season, kiedy będzie Black Friday, kiedy będą poszukiwane właśnie te zapachy, także na pewno on będzie tu bardzo, bardzo wysoko w hierarchii sprzedażowej. I ja to widzę już ten trend, tak samo z Pradą Paradox. To tyle na dzisiaj, słuchajcie. Zobaczcie, no, buteleczka jest piękna. Dla Was zostawiam rozważenie, czy jest wart zakupu, czy nie. Powiedzcie mi, czy go wąchałyście i jak on do Was przemawia i czy w ogóle kierujecie się właśnie czymś takim, że kupujecie dla butelki. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania, do szerowania moich odcinków, do wchodzenia na Reele też, słuchajcie, bardzo gorąco Was zapraszam. Jestem też na TikToku i chyba będę coraz bardziej, także też Was serdecznie zapraszam. No i oczywiście do lajków i do komentarzy. Do zobaczenia, pa, pa.